trzecia odsłona efektu Millera, tym razem już w kursie zaawansowanym. Będzie w playliście zaawansowane. I tu bym chciał powiedzieć o paru rzeczach takich, które są zaawansowane naprawdę, w sensie teorii działania, teorii powiedzmy walki z efektem Millera, oraz o rzeczy, która jest zaawansowana jako pewien pożytek z efektu Millera. Myślę, że dość naprawdę zaskakujący, a nie tylko, że to taki, jak to się nazywa, clickbait. Może Was zaskoczę tym zastosowaniem efektu Millera. I tutaj jakby, jeśli chodzi o ostrzeżenia początkujące, które uważam, że są no, ważne, to tutaj ostrzegam tylko przed tym, żebyście za bardzo nie, jeżeli jesteście początkujący, to nie bierzcie sobie tych rzeczy za bardzo do serca, nie próbujcie ich zaraz wdrożyć, jeżeli nie macie przygotowania, bo może Wam po prostu się to, że tak powiem, spalić fizycznie lub tylko, że nie wyjdzie, będziecie zawiedzeni wynikiem, ale obejrzeć można, bo myślę, że zrozumiecie ideę, która będzie zawarta w tym, co chcę pokazać, w tym pożytku z efektu Millera. Trudność oceniam na 7, na 10, jak na poziom zaawansowany, ale to tylko właśnie pod jednym względem i pod jednym względem, który będzie na samym początku, to taka zaawansowana technika stosowana w układach WC. I samo podejście do odbadania tego, symulacyjnego odbadania tego efektu, który chcę pokazać. No i przydatność uważam, że nie jest jakaś specjalnie wielka, bo będzie to przydatność taka, powiedziałbym, no tylko dla wybranych i w związku z tym nie będzie to jakieś no, powszechnego użycia, nie wiem, tak jak wtórnik emiterowy, czy jakieś takie no, układy zupełnie podstawowe, tak jak nie wiem, wzmacniacz różnicowy, prawda? Czy pojęcie źródła prądowego. Więc jakby, no cóż. Dzień dobry, jak już jestem na wizji i zacznijmy. Najpierw zacznijmy od tego, co kojarzy nam się z tym złym efektem Millera, czyli tranzystor w układzie wspólnego emitera. Ponieważ gadam do zaawansowanych elektroników, to pozwolę sobie nie rysować kompletnego schematu. Wspólny emiter, który ma tutaj swoje wszystkie charakterystyczne gadżety. No i ma również charakterystyczny element, którego nie lubimy, czyli pojemność CJC, o którą zwykle się potykamy i przy której zwykle się no, stykamy właśnie z pojęciem efektu Millera. No bo co to robi, to już wyjaśniono. Wyjaśniliśmy sobie, więc teraz zostawiłem sobie za mało miejsca na operację. Oczywiście to, co zielone rysuje, to jest wewnętrzna pojemność tranzystora. To jest pojemność spolaryzowanego zaporowo złącza baza-kolektor. Producenci nie chcą produkować tranzystorów bez pojemności CJC, a nam by to bardzo ułatwiło życie, ale oni nie chcą i nic nie poradzisz. No i teraz powiem Wam o takiej, nie wiem czy w obecnie stosowanej w technikach wielkiej częstotliwości technice walki, że tak powiem, z tym nieszczęsnym Millerem. Ona się nazywa neutralizacja w zależności od formy zastosowania albo unilateralizacja. I właściwie nie tyle Was chcę namawiać do stosowania tego czegoś, to jest specyficzne zastosowanie tylko w układach, które są wzmacniaczami rezonansowymi, czyli pracują na wąskim zakresie częstotliwości. Przenoszą jedną, można powiedzieć tak z praktycznego punktu widzenia, jedną częstotliwość. Można zastosować taką sztuczkę. Bardzo fajna sztuczka, niekoniecznie, przepraszam, jeszcze muszę sobie tutaj przeprawić monitor.
A i niepotrzebnie, żeście mieli tutaj na ekranie to, co kamera pokazuje. Także przepraszam i już wracam do zagadnienia. Niekoniecznie to coś trzeba stosować, ale pomysł jest kapitalny i życzę Wam, żebyście wpadali na podobne pomysły. Ten pomysł już jest stary i dawno go ludzie stosowali. Nie wiem, czy w ogóle teraz go stosują, bo może nie ma już takiej potrzeby. A pomysł jest właściwie, jak już się go zobaczy, to aż oczywisty. Otóż trzeba dodać odpowiednią cewkę, nazwę ją LR. I jeszcze raz przypominam, to dotyczy tylko wzmacniaczy, które pracują w rezonansie, czyli znaczy niekoniecznie w rezonansie. Są wzmacniaczami rezonansowymi w tym sensie, że przenoszą tylko, mają za zadanie przenosić tylko jedną częstotliwość. I jeżeli jest potrzeba zastosowania z jakichś powodów wspólnego emitera i wyłazi ta nieszczęsna rzecz z pojemnością CJC, to można spróbować zastosować właśnie taką sztuczkę. To zrozumieją szybko ci, którzy są już oswojeni z czymś takim jak obwód rezonansowy równoległy. W tej chwili to nie jest powszechna świadomość wśród uczących się elektroniki. Ale to, co tu powstaje, to jest obwód równoległy LC, czyli obwód rezonansowy, który ma obwód równoległy, który ma taką właściwość, że znika dla częstotliwości rezonansu. Czyli jeżeli powiedzmy, że tutaj wchodzi sygnał, załóżmy 100 MHz, żebyśmy mieli jakiś punkt odniesienia, będzie łatwiej myśleć, to my chcielibyśmy, żeby ten sygnał, nie wnikając nawet w to, czy to robi efekt Millera, czy to nie robi efektu Millera, ale jeżeli jest sama pojemność CJC, to ten układ, znaczy ta pojemność CJC ma jedną wredną właściwość, która może przeszkadzać bardziej niż sam efekt Millera. Otóż ona może przepuszczać tę częstotliwość w miarę wysoką tędy na wyjście, czego my absolutnie nie chcemy. Z różnych względów może nam to przeszkadzać. I teraz, pomijając już myślenie kategoriami efektu Millera, to jest jakby zjawisko bliskie do efektu Millera, ale nie tożsame z nim, przenik. Jeżeli stworzymy tutaj odpowiedni obwód rezonansowy i częstotliwość rezonansowa tutaj będzie też 100 MHz, to ta para dla tej częstotliwości, tylko dla niej, jest niewidzialna. Jeżeli tutaj jest rezonans dobrany, cewkę trzeba niestety dobrać, co jest technicznie, no powiem Wam, bardzo trudne, bo tej pojemności tak naprawdę nawet nie znamy porządnie, a no trzeba wcelować dokładnie w tę częstotliwość, więc raczej ta cewka będzie, jak sądzę, musiała być doregulowywana w rzeczywistych warunkach. Niemniej, jeżeli to nam się udało zrobić, jeżeli tutaj naprawdę nie ma żadnych innych sygnałów niż te 100 MHz, to może sprawiać problemy, ale jeżeli jest tylko naprawdę 100 MHz i tyle, to ta para znika, bo obwód rezonansowy równoległy ma nieskończoną impedancję, oczywiście teoretycznie, dla częstotliwości rezonansowej. Praktycznie nie ma nieskończonej impedancji, tylko no, jakąś, która wynika z dobroci elementów, przeważnie z dobroci cewki, to cewka jest tym elementem o tej gorszej dobroci, ale tak czy siak mamy, że tak powiem, wyraźną poprawę sytuacji, bo o ile przez pojemność to przelatywało być może to 100 MHz prawie jak po drucie, no 100 MHz to może dla współczesnych tranzystorów jeszcze nie jest dużo, ale zawsze się znajdzie taka częstotliwość odpowiednio duża, która przez CJC będzie chciała przechodzić, będzie mogła przechodzić. Więc to się nam zamieni, to coś, w rzeczywistym układzie, na wszelki wypadek zaznaczmy, cewka ma tak naprawdę swój element pasożytniczy, który nazwalibyśmy RL, czyli to jest rezystancja szeregowa cewki, która będzie widoczna po takim połączeniu LC, że powstaje obwód rezonansowy, będzie widoczna jako dobroć obwodu, skończona. I to po prostu te dwa elementy dla tej częstotliwości zamienią się w jakiś, w
jakąś rezystancję. Czym większa będzie dobroć cewki i pojemności też, czym większa będzie dobroć obwodu, tym rezystancja, którą tutaj będzie widać zastępczo, taką rezystancję przeważnie nazywamy RR, oznaczamy RR. Będę o tym kiedyś mówił, jak odpalę playlistę na temat generatorów LC. Na razie to po prostu tak skrótowo opisuję, to znika. Pojawia się tutaj jakieś, załóżmy, nie wiem, parę kiloohmów rezystancji, ale to nie to samo, co pojemność, która być może ma dużo mniejszą impedancję dla tej częstotliwości, niż ta zastępcza rezystancja, która się pojawia dla częstotliwości rezonansowej. Fajny pomysł, trudny w zastosowaniu. Można tutaj, że tak powiem, sporo narozrabiać, bo jedna rzecz, co się dzieje dla częstotliwości rezonansowej, kiedy dostroimy to, a druga rzecz, co się dzieje, jeżeli tutaj się pojawiają inne częstotliwości, jakieś obce, które na przykład należało wyfiltrować i nagle się okazuje, że tutaj dla niskich częstotliwości jest jakieś L, bo dla wysokich częstotliwości, że jest C i od C, to wiemy, ale dla niskich częstotliwości pojawiło się, dla niskich częstotliwości to jest niewidoczne, a to jest widoczne i wtedy dla niskich częstotliwości, wyraźnie niższych niż rezonans, cewka z kolei będzie przewodziła jak drut. No i kłopot, więc to nie zawsze można zastosować. Pokazuję Wam raczej to jako fajny pomysł, że no ktoś się głowił i wpadł na coś takiego. No i tyle na ten temat. A teraz chcę przejść do zasadniczej części. Zasadniczej, jeszcze jedno, może tak, jeszcze jedną rzecz taką teoretyczną chciałem poruszyć. O ile wiem, to niektórzy ludzie uważają, że efekt Millera dotyczy nie tylko wzmacniaczy odwracających, tak jak to się najczęściej ujmuje, że wzmacniacz odwracający, impedancja pomiędzy wyjściem a wejściem i to jest efekt Millera. Niektórzy twierdzą, że efekt Millera dotyczy również wzmacniaczy nieodwracających, czyli właściwie nie tyle ten efekt Millera, który nam się kojarzy, tylko że teoria Millera opiewa również na zjawiska, które się dzieją przy wzmacniaczach nieodwracających fazy, w których między wejściem a wyjściem jest jakaś impedancja. Ja tego nie potrafię rozstrzygnąć. Być może pan Miller to opisywał właśnie w taki sposób. Nie chciało mi się, prawdę mówiąc, tego sprawdzać, bo to jest kwestia czysto jakby nomenklaturowa, czyli czy to nazywamy efektem Millera, czy nie. Ale z punktu widzenia, teorii, jak już teoretyk się rzuci, że tak powiem brzydko rzuci na taki temat, to by chciał mieć właśnie taką teorię ogólną, w której będzie rozważał, a jeśli liczba będzie duża, to, a jeżeli liczba będzie mała, to, jak liczba ujemna, to, a jak zero, to. No tylko, że to z punktu widzenia konstruktora nie jest fajne, bo dla nas, którzy konstruujemy układy, zastosowanie czegoś, co odwraca fazę i zastosowanie czegoś, co nie odwraca fazy, to są dwie zupełnie różne historie, a zwłaszcza wtedy, kiedy przy tym wzmacniaczu coś siedzi między wejściem a wyjściem. Jeżeli siedzi coś między wejściem a wyjściem wzmacniacza odwracającego, to, co powstaje, to jest ujemne sprzężenie zwrotne. No to ono może zmieniać właściwości tego wzmacniacza, zmienia niektóre typy wzmocnień, zmienia impedancję wejściową, zmienia impedancję wyjściową, ale to pozostaje wzmacniaczem. Natomiast wzmacniacz nieodwracający, objęty dodatnim wtedy sprzężeniem zwrotnym, bo jeżeli jest impedancja między wejściem a wyjściem, to jest wzmacniacz nieodwracający fazy, to co powstaje, to jest dodatnie sprzężenie zwrotne. I to się robi zupełnie coś innego, bo ten wzmacniacz po objęciu tą pętlą sprzężenia dodatniego zwrotnego, czyli ta impedancja jest między wejściem a wyjściem, a wzmacniacz nie odwraca fazy, to mamy dodatnie zwrotne i wtedy może z tego wyjść, zamiast wzmacniacza może wyjść przerzutnik albo generator i to taki, którego nie chcemy. Więc z punktu widzenia konstruktora, to konstruktor przecież wie, co chce uzyskać, a nie, że on się poświęca, że tak powiem, analizie, ma układ i się nad nim będzie analitycznie pastwił, kiedy on się będzie zachowywał tak, a kiedy on się będzie zachowywał inaczej. My chcemy, przynajmniej mam nadzieję, że gadam głównie do takich, którzy chcą konstruować, a nie analizować coś, co jest tam do najgłębszej śrubki.
nie mówię, że to jest złe taka analiza, czasami bardzo dużo wnosi do naszej wiedzy i świadomości, ale głównie elektronika powinna się zajmować jednak konstruowaniem. Ja pod tym kątem gadam, więc no zdecydowanie z czymś innym, kiedy chcę zrobić układ z ujemnym sprzężeniem zwrotnym, albo powstaje układ z ujemnym sprzężeniem zwrotnym niechcący, a kiedy powstaje z dodatnim. Więc dodatnie sprzężenie zwrotne będę omawiał przy okazji dodatnie sprzężenie zwrotne, czy inaczej, źle. Impedancję umieszczoną między wejściem a wyjściem wzmacniacza nieodwracającego będę omawiał przy okazji tematu bootstrap. No i kiedyś pewnie o tym bootstrapie będę nagrywał jakiś filmik, czy też być może rozrośnie się ten temat do większej liczby niż jeden. A teraz najważniejszy, chyba główny cel tego filmiku, czyli próba pokazania Wam, jak dobrze ułożony, dobrze pracujący w głowie już model zjawiska można wykorzystać do bardzo nietypowego zastosowania. Będzie ono na tyle nietypowe i według mnie bardzo ciekawe, że w zasadzie należałoby sprawdzić, czy ktoś już takiego czegoś używał i może tym się, że tak powiem, podzielił. Ja prawdę mówiąc nie sprawdzałem, bo ja nie lubię szukać cudzych rozwiązań, bo wolę wymyślać własne. Nawet jeżeli mam powtórzyć czyjś pomysł, to mnie cieszy, jak po prostu samodzielnie coś wymyślę, nawet jeżeli się okaże zaraz potem, że już ktoś dawno to wymyślił. No to trudno. Ludzie rozwiązują krzyżówki, mają z tego frajdę, a przecież krzyżówka ma swoje rozwiązanie. Ten, kto układał krzyżówkę, to rozwiązanie zna. A jednak lubimy to robić, więc ja mam tak samo. Ale może tak, jeżeli są wśród Was ludzie, którzy lubią szukać w sieci i umieją, bo ja niespecjalnie dobrze to robię, może jestem już trochę za stary, więc jeżeli chcecie, to możecie jakoś pomóc, to poszukajcie, czy gdzieś traficie na to rozwiązanie, które w tej chwili chcę Wam pokazać, bo może wymyśliłem po raz, że tak powiem, wtóry to samo, znaczy ja sam tego już używałem, tylko w trochę innym kontekście. Więc jeżeli poszukacie i stwierdzicie, ktoś już to zrobił, to będzie to in plus, bo mi nie zależy na tym, żeby być jakby pierwszym, mi zależy na tym, żeby Wam pokazać, że można takie rzeczy wymyślać. A gdybym tego nie wymyślił, to nawet nie wiedziałbym, że tego można szukać. Więc jakby myślę, że w wielu sytuacjach jest tak, że łatwiej wymyślić od nowa niż znaleźć, bo żeby znaleźć, trzeba wiedzieć, że to może istnieć. Jak będziecie szukać czegoś, o czym nie macie pojęcia, że może istnieć? Więc prośba, jak ktoś lubi szukać, umie szukać w internecie, to poszukajcie tego, co chcę zaraz Wam opowiedzieć. A teraz samo meritum. Wróćmy do podstawowego efektu Millera i to takiego właśnie już, powiedziałbym, wręcz prymitywnego z punktu widzenia tych wszystkich trzech filmów. Gdzie mamy wzmacniacz odwracający, tu będzie zdecydowanie odwracający wzmacniacz i pojemność CX, która łączy wyjście z wejściem. Klasyka. No wiemy, że takie coś od wejścia ma pojemność millerowską równą tyle. To mamy opanowane. Już Wam pokazałem w filmiku poprzednim, tym nie wiem którym, już w sumie w tej chwili zapomniałem w którym, zastosowanie pożyteczne, czyli stosuje się wewnątrz wzmacniaczy operacyjnych kompensację. Robi się właśnie w ten sposób, że tutaj mała pojemność widoczna jest jako gigantyczna pojemność od wejścia. Dzięki temu nie trzeba dawać kondensatora na zewnątrz celaka, tylko siedzi sobie w środku. A teraz chciałbym Wam pokazać, no i to wiemy, prawda? To jest pojemność millerowska widziana od wejścia. A teraz chciałem Wam pokazać zastosowanie, które właściwie jak się wypowie, to jest aż oczywiste. No bo jeżeli możemy zrobić zastosowanie takie, że dajemy bardzo dużą pojemność, uzyskujemy bardzo dużą pojemność od strony wejścia tego układu, ok, to możemy też zrobić na przykład taką rzecz, że
No, zrobimy zmienne wzmocnienie. Czy potrafimy zrobić wzmacniacz, który ma regulowane wzmocnienie? No pewnie. W każdym sprzęcie akustycznym normalnym, w którym nie siedzi procesor sygnałowy, tylko klasyczne potencjometry, w procesorze sygnałowym też to robimy. Zwykły potencjometr, wzmacniacz, potencjometr, w tym wzmacniaczu regulacja wzmocnienia od 0 do 100 wykonalna? No jasne. Może nie jest to dla początkującego zupełnie oczywiste, jak to zrobić, ale dla wszystkich średnio zaawansowanych już jest jasne, że to z pewnością da się zrobić. Wzmacniacz o regulowanym wzmocnieniu, załóżmy, że to KU będzie się zmieniało od 0 do, może tak zapiszę w module, będzie nam chyba łatwiej, o w ten sposób, będzie się zmieniało od 0 do 100 V. I teraz ja chcę z tego skorzystać w taki dziwny sposób, że jeżeli potrafię zrobić regulowane wzmocnienie, to mam regulowaną, tak to zaznaczę, pojemność, którą widać z zewnątrz. To by znaczyło, że jeżeli na przykład wstawię tutaj pojemność, która ma, powiedzmy, 1 nanofarad, świadomie tu umieszczam kondensator. Nie liczę na żadne tam CJC, bo efekt Millera nie umawiał się z nami na to, że będzie działał tylko na pojemności CJC. Jak się wstawi normalny kondensator, żartuję sobie, to będzie działał ten efekt Millera, bo fizyka się nie zmienia. Czy to jest przez nas wstawiony kondensator, czy to jest pojemność tranzystora własna. To by znaczyło, że przy takim ruchu pojemność wejściowa będzie się zmieniała, nie wiem, czy to widzicie, nie patrząc na wzór, czy potraficie powiedzieć, jaka będzie minimalna wartość pojemności widzianej z wejścia, jeżeli to dobrze zrobimy. Czy to będą 2 nanofarady, czy 1 nanofarad? Najmniejsze wzmocnienie to jest 0, więc wzmocnienie 0 oznacza, że ten wzmacniacz nie przenosi w ogóle sygnału, a na wyjściu, no cóż, jeżeli wzmacniacz jest dobrze zrobiony, to na wyjściu po prostu jest 0. Nic tam się nie dzieje, nic. Nie ma reakcji na sygnał wejściowy. A to znaczy, że CX prawą okładką dla tej wartości jest tak jakby przyczepiony do masy. Jeżeli tak, to od wejścia będzie to 1 nanofarad. No i oczywiście, jeżeli odkręcimy wzmocnienie i zrobimy wzmocnienie minus 1, ale w module to wartość bezwzględna będzie 1, no to wtedy się pojawią 2 nanofarady od wejścia, a jak dojedziemy do samego końca, czyli do wzmocnienia 100, no to uzyskamy 100 nanofaradów, czy też dla superdokładnych 101 nanofaradów. A teraz spróbujcie wymyślić, jak to zrobić inaczej. Czy elektronika zna kondensatory o zmiennej pojemności? Pewnie, nazywają się trymery, tylko że największe takie do kupienia możliwe trymery, takie co ja wiem, no to mają około 100 pikofaradów. Kiedyś produkowano takie fajne, w starych bardzo odbiornikach, takie fajne, duże kondensatory powietrzne. W tej chwili są bezcenne, to są właściwie nawet, one nie mają charakteru muzealnego, tylko są po prostu takie cenne, ponieważ do niektórych rzeczy, nie wiem do czego dokładnie, ale do niektórych rzeczy w radiokomunikacji, mam wrażenie, amatorskiej, w krótkofalarstwie są niezbędne, ale może mi się wydaje, w każdym razie są teraz jakby były drogie, jakby były ze złota. To były takie duże, piękne urządzenia z wieloma płaszczyznami takimi metalowymi, które się przesuwały obrotowo względem drugich nieruchomych. To był kondensator strojeniowy. Największe, jakie widziałem, to chyba miały chyba 500 pikofaradów. Dwie sekcje, bo one przeważnie były były dwusekcyjne, no to 1 nanofarad. Ale do takiej wartości bardzo daleko, prawda? Do 100 nanofaradów. A tu moglibyśmy zrobić, zobaczcie, no 10 dałem nanofarad, dałbym 10 nanofaradów, miałbym najwyższą pojemność mikrofarad. I teraz możemy się zapytać, no dobra, to wymyśliłeś coś takiego dziwnego faktycznie, ale czy to ma jakieś sensowne zastosowanie? No to pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, to jest filtr dolnoprzepustowy.
o taki. I to jest ta pojemność zmienna. W którym można regulować częstotliwość dolną graniczną. Powinniście natychmiast to, ci bardziej zaawansowani, wyśmiać tę ideę, bo technicznie to jest absurdalne, dlatego że jeżeli już potrzebujemy filtr dolnoprzepustowy z regulacją, to nie ma sensu regulować pojemności w taki no jednak dość skomplikowany sposób, tylko regulujemy oczywiście ERA. Bo to po prostu, jeżeli tak i tak tu gdzieś w środku będzie potencjometr do regulacji, no to jeżeli już używać potencjometru, to tutaj dać stałą pojemność, a tutaj regulowany opornik, czyli użyjemy tu potencjometru. Absolutnie tak. Natomiast ja to świadomie zostawiam, dlatego że to posłuży mi, mam nadzieję, że się uda, demonstracja na symulacji, jak to działa. Bo takie zastosowanie jest absurdalne. Nie ma potrzeby takiego zastosowania. Ale teraz sobie wyobraźmy jeden stopień wyżej w trudności. Nie filtr dolnoprzepustowy, tylko filtr rezonansowy. Filtr, który ma mieć takie właściwości jak LC filtr na niskie częstotliwości, czyli będzie potrzebował dużych pojemności, dużych też indukcyjności. I ten filtr ma być regulowany w szerokim zakresie. No to teraz to zróbcie bez takiej sztuczki. Jak ktoś coś znajdzie, to bardzo proszę, żeby dał znać w komentarzu, bo na takich przykładach, że ktoś na przykład już to zrealizował, też się będziemy uczyć, prawda? Więc jak ktoś ma cierpliwość, może poszukać, to niech poszuka. Wyobraźcie sobie filtr rezonansowy, czyli mamy taką sytuację, że na przykład chcemy stworzyć filtr. Tu ma być filtr rezonansowy, na przykład taki, który wydobywa jakąś jedną częstotliwość. No i dobrze by było, żeby był regulowany. I oczywiście, gdyby był stały, no to musielibyśmy, nie jest fajnie robić cewki na, czy stosować cewki na częstotliwości akustyczne. To jest dość słabe, wychodzą te cewki bardzo słabe. Czym większe dużo zwojów, to mają dużo elementów pasożytniczych, ale no dobra, w tej chwili to pomijam. No i teraz, jeżeli mam tę możliwość, że mogę regulować pojemność, to mogę ją regulować w całkiem sporym zakresie, a to znaczy, zobaczcie, ja ją reguluję tutaj stukrotnie. To będzie znaczyło, jak ktoś kojarzy wzór Thomsona na częstotliwość rezonansową obwodu rezonansowego, to będzie znaczyło, że częstotliwość rezonansu tego filtru będę mógł regulować w zakresie 10-krotnym, bo L i C siedzą pod pierwiastkiem. To ogromny zakres regulacji, który w ogóle w obwodach LC jest normalnie nie do uzyskania. A tutaj, tylko że jeszcze raz muszę podkreślić, myślę w tej chwili o obwodach, które pracowały z sygnałami o częstotliwościach rzędu akustycznego lub trochę wyższych. Powiedzmy tak na oko, no może do megaherca, w zależności od konstrukcji płytki, na której znajdowałby się ten układ, ale o tym chwilę, jeszcze za chwilę. Mam nadzieję, że widzicie. Udało się zrobić dzięki temu, że w moim łbie ten efekt Millera, że tak powiem, siedzi jako taki klocek, jakby ja się go nie boję, o tak mógłbym powiedzieć, i jakby wiem, kiedy trzeba go wystrzegać, wiem, jak to działa, rozumiem go, i dzięki temu mogłem, właściwie to wymyśliłem na potrzeby tego filmu, żeby wam pokazać takie no, zastosowanie wyraźne, kiedy efekt Millera będzie dla nas pożyteczny. No i to się daje zrobić. Ja na częstotliwościach akustycznych w zasadzie no, nic nie robię zwykle, to nie jest mój obszar zainteresowań. Ja taką rzecz kiedyś próbowałem wdrożyć na częstotliwościach wyraźnie większych i tam są pewne trudności, o których za chwilę powiem. Dlaczego mówię ciągle o częstotliwościach, jeszcze właśnie kontynuując myśl, dlaczego mówię ciągle o częstotliwościach raczej akustycznych?
Dlatego, że jeżeli stosuję w tym wzmacniaczu, gdzieś tam w środku chcę zastosować potencjometr, to samo to uniemożliwia pójście w górę z częstotliwościami. Bo potencjometr taki, jaki stosujemy w akustyce, na przykład, nie wiem, właśnie w urządzeniach akustycznych prostych, gdzie to nie jest tam procesor sygnałowy, który sterujemy de facto cyfrowo, a nie tylko po prostu zwykły wzmacniacz, klasyczny potencjometr, to tam potencjometr zwykle jest w ogóle wyciągnięty na płytę czołową w takim urządzeniu. Tu jest płytka, tu jest płyta czołowa, patrzycie w tej chwili z boku na moją dziwną konstrukcję, tutaj ta moja ręka to jest płyta z elektroniką, płyta PCB, tu jest płyta czołowa, w tym miejscu siedzi potencjometr, połączony jest no, jakimś potrójnym przewodem. Póki to jest akustyka, czy też częstotliwości niewiele większe, to takie połączenie jest ok. W momencie, kiedy zwiększamy częstotliwość, to najpierw musimy zrezygnować z tych przewodów, bo będą promieniować i również zbierać na siebie sygnały z otoczenia i będą stanowiły element trudny do przewidzenia co do swoich parametrów, czy to będzie pojemność, czy to będzie indukcyjność z tych drutów połączeniowych wyjdzie, coś wyjdzie niefajnego. Musimy wtedy po pierwsze zrezygnować z tych drutów. Wtedy musimy potencjometr wlutować bezpośrednio w płytkę, a dla częstotliwości jeszcze o tam rząd wielkości wyższych będziemy musieli niestety zrezygnować z potencjometru, bo sam potencjometr już nawet bez tych drutów przyłączeniowych jest dość niefajnym elementem, jeśli chodzi o tak zwane parazyty, to jest żargon, elementy pasożytnicze, czyli on jest niestety oprócz tego, że jest potencjometrem, ma jeszcze indukcyjność, to całkiem sporą, taką stratną, bo ta podkówka, jak ktoś rozbiera potencjometr, wie, o czym mówię, to jest indukcyjność, są pojemności do obudowy, są pojemności do przestrzeni jakby zewnętrznej, jeżeli obudowa jest z kolei plastikowa, więc i to w dodatku to wszystko jest trudne do określenia. Jeszcze się zmienia w zależności od położenia suwaka, więc no, potencjometr i duże częstotliwości to są rzeczy w zasadzie raczej się wykluczające. Chyba, że to jest specjalny potencjometr, ale takich w tej chwili no, specjalnie do takich dostępu nie ma. Więc póki się będziemy póki będziemy się trzymać częstotliwości stosunkowo niewielkich, możemy zrobić bardzo łatwo wzmacniacz z regulacją wzmocnienia potencjometrem właśnie i on będzie mógł nam robić właśnie taką sztuczkę, że będzie można regulować rezonans w takim na przykład obwodzie rezonansowym równoległym. A teraz, dlaczego zacząłem od takiego przykładu? Po pierwsze dlatego, że mi pierwszy przyszedł do głowy i chociaż zaraz go byłem w stanie oczywiście obalić, że to jest technicznie nieuzasadnione, to posłużę się nim w symulacji, bo chcę teraz sprawdzić razem z Wami, jak ta idea będzie się zachowywała. No, najpierw sprawdzamy taką ideę, jeżeli nam przyszło do głowy takie coś, sprawdzamy to na symulacji. I ponieważ takie coś jest, powiedzmy, że celem tego eksperymentu myślowego, to pierwsze sprawdzenie będę chciał zrobić na takiej strukturze. Ona wprawdzie nie ma swojego uzasadnienia, żeby to budować w rzeczywistości, ale może posłużyć do demonstracji, czy jeżeli zrobię tę sztuczkę z regulowanym wzmocnieniem, to czy rzeczywiście ten filtr będzie się zachowywał tak, jak sobie to wyobrażam, czyli czy będzie tutaj się zmieniała dolna częstotliwość graniczna tego filtru w zależności od wzmocnienia i czy to będzie się zachowywało w sposób przewidywalny. To co Wam teraz chcę zaraz zademonstrować, to nie będzie jakby kompletne przetestowanie symulacyjne od początku do końca tej idei, bo na to nie mamy czasu. Ale no, zacznijmy, po prostu pokażę Wam pierwszy kawałek, jaki sam bym przeprowadzał takie testy, gdybym chciał to wdrożyć. No to pierwszy kawałek to by było zrobić ten układ, najpierw czysto teoretycznie, czyli teorię obwodowo, no, a potem dochodzić, sprawdzać kolejne efekty, które mogą
popsuć wynik, aż w końcu dojść do takiego obwodu i sprawdzić, co z tego wychodzi. Ale ponieważ po pierwsze, myślę, że większość z Was nie ma w tej chwili jeszcze intuicji na obwody rezonansowe i to by raczej zamąciło obraz, ten układ jest dużo prostszy do ogarnięcia, więc sprawdzimy to na takim właśnie układzie. Symulacyjnie to będzie jakby pierwsze wejście w testy idei regulacji pojemności przez zmianę wzmocnienia wzmacniacza. Także przechodzimy teraz do symulacji. Mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie. Jeżeli mi zadziała zdalna klawiatura, bo tutaj się teraz uczę tego, jak tu zdalnie sterować nagrywaniem takiego wykładu mieszanego. Może się uda. No i cóż, tutaj mamy taką właśnie zrobioną symulację. Najpierw popatrzmy, co tu jest na schemacie. Ten element to jest wzmacniacz o wzmocnieniu właśnie takim, jakie ma być regulowane, czyli to KU. To jest na razie wzmacniacz teorii obwodowy, bo to jest pierwsze podejście. Jeszcze nie projektowałem wzmacniacza prawdziwego, tylko sprawdzam ideę. Wzmacniacz o wzmocnieniu KU. Tu jest jego wejście, zwyczajny wzmacniacz, nie ma tu nic tajemniczego. Tutaj jest w tym układzie, który w tej chwili jest na rysunku, w tym, zupełnie niepotrzebny wtórnik. To jest wtórnik o wzmocnieniu 1 i on jest kompletnie niepotrzebny, bo ten wzmacniacz, no, można by było skorzystać z tego, z wyjścia w tym węźle tutaj. Byłoby tak samo dobrze, ale ten wtórnik będzie mi za chwilę potrzebny. Na razie on jest właściwie zbędny. Pojemność ta CX, która ma być millerowana, jest między wyjściem a wejściem tego wzmacniacza, więc ta pojemność już millerowska pojawi się tutaj w tym miejscu. Tutaj jest na niebiesko wysuwana jako taki, no, symbol, że tak powiem, wirtualny i coś do testowania właśnie, czy ten efekt działa. To jest źródło sygnału. Wybaczcie, że stosuję własne źródło, własny symbol. Po prostu na te symbole od LTSpice'a nie mogę patrzeć. I to jest, no, europejskie oznaczenie źródła napięciowego z taką strzałką, co niestety w LTSpice'ie z kolei oznacza, co jest po prostu tragedią ponurą, oznacza źródło prądowe. Nie stosuję w ogóle tamtego elementu, więc wybaczcie, ale po prostu ja na tamto nie mogę patrzeć. Oni złamali nawet według mnie reguły, które obowiązują w Ameryce, jeśli chodzi o symbolikę elementów elektronicznych, takich właśnie teoria obwodowych. No trudno, to jest w każdym razie źródło sygnału AC, analiza jest AC, czyli zmiennosygnałowa, sygnałowa zmienna. I tutaj jest obwód porównawczy. Tutaj jest obwód porównawczy z pojemnością C-POR, i z rezystancją, która tworzy z tą pojemnością filtr dolnoprzepustowy, który ma być porównywany, no, z tym obwodem. To jest ten właściwy obwód millerujący. Ma tutaj rezystancję, która będzie pracowała z pojemnością millerowską, to jest RG1. I obie te rezystancje mają tę samą wartość RG. Ona jest tutaj w parametrze, to jest akurat 1 kiloohm. 1 kiloohm, 1 kiloohm, millerowska pojemność robiona efektem Millera na wzmacniaczu o określonym wzmocnieniu oraz obwód porównania. Ta sama rezystancja i jakaś pojemność o parametrze C-POR. Tutaj jest to C-POR i ma dwa, to jest 2 nanofaradowa pojemność. No i teraz zobaczcie, że to jest symulacja. Tutaj jest krok analizy, czy parę analiz wykonał ten program w tej chwili dla wzmocnienia 1, 10 i 100, czyli powinny wyjść 3 przebiegi i one są tylko w tej chwili dla skupienia uwagi, wyświetlam tylko jeden z nich, wyświetlam dla tego stepa, który ustawił KU jako 1, to znaczy, że w tym miejscu było minus 1 i teraz zobaczcie, że
że te oba wykresy, tutaj jest napięcie zmieniające się w częstotliwości, napięcie, zabiorę tutaj to okienko z wynikami, to jest napięcie w tym miejscu, czyli tu, gdzie się robi Miller i tutaj ten filtr powstający, którego chcemy korzystać. A tutaj jest porównanie. Oba te przebiegi są, obie te funkcje w częstotliwości są identyczne. No a teraz przyjrzyjmy się temu, jak to byłoby przy tych pozostałych krokach. W tej chwili włączę wszystkie kroki naraz, żeby pokazało wszystkie symulacje. No to tak, no, w obwodzie porównawczym nie ma zmiany. Wszystkie trzy przebiegi są narysowane w jednym miejscu. Pierwszy, który jest pod spodem namalowany, to jest zielony, następny jest ten jasnofioletowy, a na samej górze jest czerwony. Czerwony jest dla setki, ale ponieważ tutaj pojemność jest stała, wynosi ciągle 2 nanofarady, no to wszystkie te charakterystyki częstotliwościowe są takie same. Natomiast w obwodzie z Millerem, mam nadzieję, że widzicie bardzo wyraźnie, to jest dla KU równego minus 1, minus 10 i minus 100. I tutaj się regularnie to zmienia, więc jak widać, już myślę o kolejnym filmie o podobnym charakterze, o bootstrapie, ale oczywiście chodzi mi tu o Millera. Miller działa. Jeszcze możemy zrobić tutaj następną sztuczkę. Czy Miller działa dokładnie tak, jak przewiduje teoria? Więc ja, żeby to sprawdzić, tutaj zmienię zapis parametryczny dla pojemności tej porównawczej i po prostu wprowadzę tutaj pojemność porównawczą. Już tu mam to przygotowane. Wprowadzę pojemność porównawczą, która będzie liczona tak, jak my liczymy na tablicy. Czyli ona w tej chwili, ta CPOR, będzie liczona w ten sposób. CX, które tutaj jest w parametrze i ma 1 nanofarad, CX razy wartość bezwzględna skału plus 1. Czyli teraz, jeżeli zapuszczę symulację, to CPOR będzie obliczona za każdym razem jako inna wartość dla tych trzech różnych wartości KU. No to sprawdźmy, jak to wygląda. No i jak widzicie, to wygląda po prostu tak samo. Czyli to jest ten pierwsza symulacja dla jedynki, to czerwone to by było symulacja dla KU równego minus 100. Więc jak widzicie, to jest po prostu dokładnie to samo i ten teoria obwodowy bootstrap, kurczę, przepraszam, teoria obwodowy Miller robi to, co ma robić z bardzo dobrą dokładnością. No oczywiście można powiedzieć, no tak, bo to jest na razie czysto teoria obwodowy twór, to właściwie co tu się ma dziać innego. Ale mam nadzieję, że to jakby Was bardziej przekonuje, że w ogóle ten efekt normalnie działa i występuje. Uwaga dla początkujących. Wyjście jest dziwne z tego filtru, bo my odruchowo będziemy chcieli skorzystać z tego filtru tutaj, ale tak naprawdę, jeżeli to ten filtr ma działać jak naprawdę filtr dolnoprzepustowy regulowany, to wyjście jest tutaj. Tutaj będzie ten sam sygnał, ale wzmocniony. I ponieważ będzie wzmocniony różnie, no to trudno z tego korzystać, prawda? Jeżeli chcemy mieć normalny filtr, no to musimy wychodzić z tego węzła, a ten po prostu będzie tak naprawdę do niczego nie podłączony, oprócz tej pojemności, która tutaj no, jest millerowana. No to teraz spróbujmy zrobić krok dalej, czyli sprawdźmy, no musimy teraz dojść do tego, jak nieidealności tego tworu, bo to jest na razie twór idealny, jak nieidealności tego tworu będą wpływały na wyniki. I dlatego tutaj siedzi ten wtórnik, że ja tu chcę po prostu w tym momencie wprowadzić ograniczenie pasma, czyli w tej chwili wprowadzam tutaj obwód RC, o taki, RFG, CFG, między wzmacniacz główny a wtórnik. Po to mi jest ten wtórnik, że teraz wprowadziłem tutaj ten obwód, który będzie gasił częstotliwość górną graniczną całego wzmacniacza,
a ponieważ chcę to zrobić porządnie, to wiem, że nie mogę CX-a podłączyć do tego węzła, bo najlepiej będzie, kiedy CX będzie podłączony do takiego węzła, do takiego wyjścia, które ma niską, najlepiej zerową rezystancję. Więc kiedy będę to tworzył fizycznie, to na pewno nie zrobię tak, żeby wyjść prosto z jakiegoś, nie wiem, opornika RC czy coś takiego, bo zależy mi na tym, żeby to zrobić porządnie. Więc no, prawdopodobnie tu gdzieś na wyjściu tego układu, który będę budował, będzie wtórnik. No i to jest ten wtórnik, który zapewnia zerową w tym wypadku rezystancję sterowania prawej okładki CX-a. No i teraz będę miał już jedną wprowadzoną taką słabość tego wzmacniacza, czyli teraz to już jest wzmacniacz o skończonym paśmie. No i teraz tutaj jest parametr, to tutaj to FG, tutaj to jest właśnie parametr, który określa, jakie jest pasmo tego wzmacniacza, czyli w tej chwili zaraz zapuszczę symulację dla tej nowej sytuacji, kiedy ten udawany wzmacniacz będzie miał już jedną nieidealność w postaci skończonej częstotliwości górnej granicznej. Zobaczmy. Ciągle na górze mamy pojemność porównawczą, a na dole mamy bootstrap. Tutaj nie widać specjalnie różnicy. Pewnie dlatego, że częstotliwość górna graniczna tego wzmacniacza jest wyraźnie wyższa niż częstotliwości górne graniczne tego filtru millerowskiego. No i tu trudno zobaczyć różnicę. Spróbujmy to nałożyć na siebie, czyli tutaj jeszcze dodamy w tym miejscu, no nałożymy na siebie obrazki, czyli nałożymy na siebie dwa przebiegi z dwóch węzłów. I zobaczcie, że one się tutaj widać, to one się prawie nakładają. Największa różnica jest tutaj, ledwo to widać, jak sądzę, ale pewnie jakoś będzie widać. Tutaj one są minimalnie od siebie odsunięte, czym niższa częstotliwość, tym ta górna częstotliwość graniczna tego wzmacniacza, czyli 1 MHz, ma mniejsze znaczenie. No ale oczywiście teraz mogę tym pomanewrować i zobaczmy, jak to będzie wyglądało, kiedy to nie będzie 1 MHz, tylko powiedzmy 100 kHz. Czyli teraz częstotliwość górna graniczna tego wzmacniacza to już jest tylko 100 kHz. I teraz zobaczmy, jak teraz to będzie wyglądało względem obwodu porównawczego. No i teraz już widzicie, że 100 kHz już wyraźnie wpływa na wynik, bo dla tej najwyższej częstotliwości, którą uzyskujemy dla no, najmniejszego zmillerowania, czyli dla wzmocnienia, tutaj przyjąłem, że najniższe wzmocnienie to jest 1, no jest wyraźna różnica w przebiegach. No i oczywiście dla częstotliwości niższych tych uzyskiwanych filtrem, no, zbieżność jest oczywiście wyraźnie lepsza. No i tak można zbadać, dodając kolejne nieidealności tego wzmacniacza, żeby się przekonać, jakie będą wpływy tych nieidealności wzmacniaczy, ponieważ idealnych przecież nie potrafimy robić. Nie będziemy tutaj wstawiać wzmacniacza o nieskończonym wzmocnieniu, o nieskończonym paśmie, ponieważ w ogóle takie nie istnieją. Musimy się liczyć z jakimś realnym wzmacniaczem, na przykład z użyciem, nie wiem, wzmacniacza operacyjnego. No i to zobaczcie, że jest jakaś relacja, możemy już teraz ją wyłapać, między częstotliwością górną graniczną wzmacniacza, a tym, co można z niego mieć jako używanego jako regulator właśnie tej pojemności millerowskiej. No tu wyraźnie jest za słabo, prawda? Można dzięki temu wyłapać relację, jaka musi być górna graniczna samego wzmacniacza względem tego, z jakimi sygnałami ma pracować ten akurat budowany filtr z regulowaną pojemnością. I teraz możemy, tego już nie będziemy robić, żeby nie zanudzać, nie przedłużać filmu w nieskończoność, nie będziemy tego robić, ale no, podpowiem, kolejnymi etapami byłoby sprawdzenie, jak wpływa rezystancja wejściowa tego wzmacniacza, czyli dodalibyśmy tu w tym miejscu opornik, który by mógł zepsuć rezystancję wejściową tego wzmacniacza, jak to będzie wpływało na wyniki oraz jak będzie wpływała na wyniki rezystancja wyjściowa tego wzmacniacza, czyli w tym miejscu byśmy musieli wstawić rezystancję.
żeby zobaczyć, jak to będzie wpływało. Raczej ja bym sugerował, gdyby ktoś właśnie chciał to robić, każdym efektem najpierw zajmować się pojedynczo, czyli najpierw wprowadzamy tu rezystancję, sprawdzamy, co się dzieje, wywalamy ją, potem wprowadzamy tu rezystancję, sprawdzamy, co się dzieje, wywalamy ją, potem wprowadzamy, powiedzmy, ograniczenie górnej częstotliwości granicznej i najpierw sprawdzamy pojedynczo, który parametr, która nieidealność, jak wpływa na wyniki, a potem decydujemy, którą się zajmujemy najbardziej. No akurat zobaczcie, że jeżeli chodzi na przykład o rezystancję wejściową, to jeżeli się używa wzmacniacza operacyjnego na przykład z fetowym wejściem, to nie ma tutaj żadnego problemu z uzyskaniem tak dużej rezystancji wejściowej, że jej właściwie nie warto nawet symulować, no bo jeżeli to jest wzmacniacz, powiedzmy, popularny TL082, no to tam są fety na wejściu, więc rezystancja jest rzędu gigaohma co najmniej i nie trzeba się o to martwić. Natomiast już z rezystancją wyjściową może być pewien problem, bo nawet zapętlony wzmacniacz operacyjny na wyższych częstotliwościach już nie wykazuje rezystancji bardzo małych, więc tutaj należałoby jednak sprawdzić, co będzie, kiedy się doda na przykład, nie wiem, 10 ohmów, 50 ohmów rezystancji wyjściowej, jak to wpłynie znowu na te wyniki. I takimi kolejnymi krokami posuwamy się do przodu, aż stwierdzimy, no dobrze, to w takim razie już chyba wiem, jak powinienem zbudować ten wzmacniacz rzeczywistych elementów i wtedy na przykład mówię, tu operacyjny, tu będzie potencjometr w tym miejscu do regulacji wzmocnienia, tu będzie wtórnik. Może być też z operacyjnego, a może z tranzystora, to się jeszcze zastanowię i wtedy wreszcie ten, kiedy powstaje już układ z rzeczywistych elementów, oczywiście też go symulujemy, a potem jak już jesteśmy zadowoleni z wyników, możemy spróbować zrealizować. Oczywiście jeszcze raz podkreślam, układ do regulacji pojemności w filtrze dolnoprzepustowym tym Millerem nie ma technicznie sensu, chyba że dla demonstracji, dla sprawdzenia samej idei regulacji. Natomiast technicznie oczywiście, gdybyśmy naprawdę mieli taką potrzebę, należałoby regulować oczywiście rezystancję, a pojemność mieć stałą. I jeszcze parę słów na temat tego, co by można było zrobić. Strasznie jak zwykle dużo czasu już mi wyszło. Gadam. Teraz parę słów na temat tego, co by było, gdybyśmy musieli zrobić tę regulację tego typu na wyższych częstotliwościach, gdzie już, jak tłumaczyłem, nie da się zastosować potencjometru. Otóż to też jest możliwe, bo mamy coś takiego, takie pojęcie jak regulacja elektroniczna, co z grubsza oznacza, czy regulacja zdalna, co z grubsza oznacza taką regulację, w której na przykład używamy potencjometru, ale ten potencjometr nie jest potencjometrem z sygnałem. W nim jest prąd stały. Na przykład mamy źródło prądowe, które ma regulowany prąd, ale to źródło prądowe ma... Ono pracuje w jakimś układzie z dużą częstotliwością, natomiast regulacja jest w obwodzie bazy, gdzie w ogóle nie ma żadnego sygnału, jest on odcięty, w ogóle zablokowany kondensatorami i potencjometr reguluje napięcie na przykład na bazie takiego tranzystora, który jest źródłem prądowym i tam w ogóle nie ma sygnału, w związku z tym ten potencjometr może być, nie wiem, na parometrowym kablu i to będzie ciągle prawidłowo działać, a źródło prądowe z tranzystora może pracować na płytce, gdzie jest, nie wiem, kilkaset megaherców, a my sobie zupełnie spokojnie, zdalnie regulujemy prąd tego źródła. Jeżeli wiecie, to przypominam, jeżeli nie wiecie, to odsyłam do odpowiedniego wykładu z USE. Jeszcze tych wykładów nie zaimplementowałem, że tak powiem, na ogólnodostępnym kanale, no ale USE to elementy i układy elektroniczne, czyli zwyczajny kursowy wykład akademicki jest upubliczniony i tam jest wyjaśnione, jak się reguluje wzmocnienie we wzmacniaczu różnicowym. Z tym, że teraz uwaga i to na tym skończymy, ma to jedną słabość w stosunku do rozwiązania z takiego, które teraz naszkicowałem, z potencjometrem. Otóż wzmacniacz różnicowy
może mieć regulowane wzmocnienie i to nawet w miarę skutecznie działa, ale na pewno nie od zera, znaczy od zera regulacja będzie nieskuteczna i może być w bardzo szerokim zakresie, to jest jedno ograniczenie, a drugie, chyba poważniejsze, żeby wzmacniacz różnicowy pracował jako wzmacniacz o regulowanym wzmocnieniu, to sygnał na jego bazach czy bazie, w zależności od tego, czy korzystamy z jednej czy z dwóch, musi być sygnałem małym. Tylko wtedy będzie ten wzmacniacz pracował poprawnie jako regulator wzmocnienia, więc no, tu wyraźnie się ograniczamy, jeśli chodzi o amplitudę sygnałów. Nie można przekroczyć mniej więcej 15 mV amplitudy sygnału, bo inaczej zniekształcenia wzmacniacza będą zbyt duże i nieakceptowalne. No więc jakby to ogranicza możliwości regulacji tej właśnie elektronicznej czy zdalnej na wyższych częstotliwościach, ale jest to ciągle możliwe i to ciągle może być regulacja właśnie przy regulacja tą ideą, czyli regulacja wzmocnienia wzmacniacza, który ma między wyjściem a wejściem odwracającym pojemność czy cokolwiek innego, co rezystancji nie ma sensu, bo rezystancję łatwiej jest regulować wprost, ale można w ten sposób regulować, korzystając jeszcze z efektu Millera plus regulacja wzmacniacza, można regulować właśnie coś tak dziwnego jak pojemność. No i to by było wszystko na dzisiaj. Jak zwykle strasznie długo gadam. Także dziękuję za uwagę. No i do następnego wykładu. Do widzenia.